Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ważny temat poruszany dziś w ramach informacji bieżącej skłonił mnie jako posła reprezentującego mieszkańców małych miejscowości do zgłoszenia kilku uwag. Wielokrotnie bibliotekarze zgłaszali się do mnie z sugestiami, jak poprawić istniejący system. Przede wszystkim o dostępności biblioteki dla czytelnika decyduje czas pracy placówki. Jeśli w bibliotece gminnej pracuje jedna osoba, czas ten nie może być odpowiednio dopasowany do potrzeb mieszkańców. Jest to niezwykle ważne, aby biblioteki były czynne w godzinach po pracy mieszkańców. Na ogół więc biblioteki w małych miejscowościach kończących pracę o godzinie 15 czy 16, właśnie kiedy czytelnicy chcieliby korzystać z wypożyczalni, są nieczynne. Nikłe nakłady finansowe na promocję czytelnictwa czy rozwój bibliotek na terenach wiejskich również nie chronią czytelnictwa. Nawet jeśli są dostępne programy rozwoju bibliotek, to na ogół niewielkie placówki nie posiadają funduszy na wkład własny. Na co jeszcze zwracam uwagę pana ministra, bo to podatek VAT na książki. Ogranicza on zakup książek przez biblioteki. Księgozbiory są na ogół przestarzałe, a powinny być wymieniane i aktualizowane co kilka lat. W związku z tym zwracam się do pana ministra z pytaniami. Czy rozważa się wystąpienie z inicjatywą zniesienia podatku VAT dla książek kupowanych przez gminne biblioteki? Czy w kwestiach organizacyjnych związanych z dostępnością gminnych bibliotek dla mieszkańców planowane jest zwiększenie liczby etatów w bibliotekach wiejskich, oczywiście w ramach dofinansowania tych etatów przez ministerstwo? Dziękuję. Dziękuję pani posłanko.